16,5 minuty po godzinie 13 na zegarze. Dziś wieczorem w Roszczyńskim Moku koncert, a już teraz naszym gościem jest kompozytor, autor tekstów, gitarzysta, wokalista, lider zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotones. No a wszyscy fani już się pewnie domyślali, że zasiadł w naszym studio właśnie Tomek? Tomek. Czy Tomasz? Tomek, dzień dobry. Ciągle Tomek. No bo to tak różnie. Nie, to tak jak no, oczywiście z uwzględnieniem skali Jimi Hendrix, a nie James na przykład. No dobrze, to zacznijmy teraz już od wspomnień. Od tego zwykle chyba się rozpoczyna moje pozytywne wspomnienie. Kiedy dowiedziałem się parę dni temu, że będziesz w naszym studio, natychmiast pojawiły się w mojej głowie czasy, końcówka lat 80. Moment, kiedy dowiedziałem się, że do księgarni na leszczyńskim rynku rzucili płytę grupy Tilt. No to ja tak z Opalińskich jest ładnych parę kilometrów, uwierz mi. Brnąłem chyba przez śniegi wtedy. Ciężka to była droga w każdym razie. I z wielką dumą udało mi się kupić tę płytę. No właśnie, czy ty masz równie pozytywne wspomnienia z tamtych czasów? Lubisz do nich wracać, tak jak twoi fani zapewne? No to jest bardzo specyficzna historia, bo to jest właściwie historia po prostu mojego życia i nie potrafię oddzielić, odseparować, odkroić siebie jako człowieka od tych wszystkich wydarzeń, bo to po prostu były wydarzenia kwintesencjonalne, powiedziałbym, dla całego mojego życia. Także no wracam do nich tak, jak się wraca do najważniejszych wspomnień, tak, oczywiście. Zawsze ich dawałeś tamtą okładkę płyty grupy Tilt i tak z tym projektowaniem zostało już do dzisiaj. Znaczy ja w ogóle miałem w planach być grafikiem i nawet przez chwilę studiowałem w Warszawie na SP, ale wbrew zdrowemu rozsądkowi postanowiłem jednak zająć się czymś, do czego się przygotowywałem sam całkowicie. Bo żałujesz trochę? Bo jestem samoukiem. Nie, w ogóle nie żałuję. Uważam, że to była najlepsza decyzja, na pewno jedna z najlepszych decyzji w moim życiu i to, że się zdecydowałem na zajęcie się muzyką, no sprawiło, że moje... Znaczy generalnie w ogóle obecność muzyki w życiu jest szalenie dla człowieka ważna i im głębiej się wchodzi w ten świat muzyki, a najgłębiej wchodzi się zawsze aktywnie ją uprawiając, no to im głębiej się w ten świat wchodzi, tym on jest wspanialszy, piękniejszy, coraz bogatszy i coraz bardziej satysfakcjonujący. Także to jest... muzyka jest piękną drogą, która nie ma końca, ale z każdym kolejnym krokiem jest coraz wspanialszym światem. Muzyka, projektowanie, no i nie tylko. Kontynuujesz rodzinne talenty i to te talenty też idą dalej. Przeniosły się na dzieci. Twoje dzieci, tak? No, moja córka starsza jest charakteryzatorką teatralną i ma też bardzo rzadki fach, mianowicie robi prawdziwe peruki, czego już prawie dzisiaj nikt nie robi. Młodsza córka też robi znakomite zdjęcia, pięknie rysuje i mieszka zresztą za kołem podbiegunowym w Norwegii w tej chwili, także... No, ciemna zima. Ciemna zima, ale piękne zorze polarne właściwie niemalże non-stop. Masz już jakieś wspomnienia związane z Lesznem? Niedaleko jest Jarocin w końcu. Jarocin, tak. Z samym Lesznem właśnie próbowałem sobie nawet przypomnieć, ale to już jest prawie 40 lat grania i daję słowo honoru, nie pamiętam, czy kiedykolwiek grałem w Lesznie, czy nie, ale tak się szczęśliwie złożyło, że w tej chwili po wydaniu w zeszłym roku zupełnie nowej płyty i tu zupełnie nowej nie tylko dlatego, że jest pierwszą płytą po wielu latach, ale też jest jakoś, wydaje mi się, nowa w sensie brzmienia i przekazu.
Więc po wydaniu tej płyty postanowiłem z zespołem, z którym gram od lat 10 mniej więcej, wyruszyć w Polskę, jak to się mówi, z takim projektem akustycznym 2016 Unplugged w kwartecie, dwie gitary akustyczne plus sekcja. Strasznie nam się to, ten pomysł spodobał, strasznie nam się spodobało granie właśnie w takim anturażu. To są koncerty bardziej kameralne, to są koncerty bardziej intymne, to są koncerty cichsze, wygodniejsze, bardziej komfortowe dla publiczności, a zdaję sobie sprawę z tego, że moja publiczność też przemieszcza się w czasie podobnie jak ja i być może lubi sobie usiąść wygodniej i posłuchać muzyki, a niekoniecznie pogować. Więc ten akustyczny, łagodny, delikatny projekt, taki trochę może nawet przez znaczony dla kobiet, dla dam, które są w naszym życiu bardzo ważne jako w ogóle kobiety, jako te kobiety, które są w naszym życiu, więc to taka też muzyka łagodniejsza i bardziej miękka. I dzięki temu, że się MOK tutaj jeszcze zainteresował tym projektem, znaleźliśmy się w Lesznie dzisiaj i w MOK-u wieczorem o 19:00 właśnie będziemy grać. Naprawdę dzięki zaangażowaniu i pomocy ludzi, którym no, widocznie zależy na tym, żeby trochę takiej muzyki się w Lesznie pojawiło. No, swoi fani, publiczność, która wychowała się na muzyce Tiltu, Brygady Kryzys, no ich specjalnie chyba do wzięcia udziału w tym koncercie nie trzeba zachęcać. No dzisiaj chyba do wszystkiego trzeba zachęcać, wiesz. No nie wiem. Wspomnienia, które... Ale zachęcamy w każdym razie. Trzeba czy nie chcemy, trzeba czy nie trzeba, ale ja w każdym razie bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam do tego, żeby dzisiaj się z nami spotkać, bo też traktujemy to bardziej właśnie jako takie spotkanie, że muzyka, którą będziemy grać, piosenki z repertuaru Tiltu, Brygady, z moich solowych płyt, ta muzyka jest właściwie pretekstem do jakiegoś takiego spotkania ludzkiego. Więcej będzie tych nowych czy tych starych utworów? Będzie prawie cała nowa płyta i bardzo dużo utworów starych, tych najbardziej lubianych, tych, których ludzie najbardziej lubią słuchać, a my najbardziej lubimy grać, czyli mniej więcej myślę tak około 1/3 to jest nowy repertuar i około 2/3 to wspomnienia. Rok 2015. To nie tylko powrót muzyczny, ale też książka Dziwne, Dziwne, Dziwny. No, książka, właściwie wywiad Rzeka, który przeprowadził z tobą Piotr Bratkowski. Co takiego wydarzyło się w twoim życiu? Czy jesteś w stanie to określić, że po kilkunastu latach właściwie pojawia się książka, płyta, ponownie ty na scenie? Znaczy ja się pojawiam, znaczy ja, to nie było tak, że ja przez te kilkanaście lat siedziałem w czarnej dziurze i mnie nie było, dlatego że tam się parę rzeczy po drodze wydarzyło, był koncert w Alverni nagrany i wydany na DVD, ale rzeczywiście byłem nieaktywny publicznie, choć no ostatnie 10 lat to jest 10 lat współpracy właśnie przede wszystkim z sekcją rytmiczną, którą chciałbym naprawdę tutaj zarekomendować i przedstawić. To jest Karol Ludew na perkusji i Piotrek Leniewicz na gitarze basowej. Współpracujemy już tyle lat razem, że i nowa płyta, i to, co dzisiaj zaprezentujemy, jest takim wspólnym naszym artystycznym dzieckiem. Wspólnym, chciałem podkreślić to bardzo, bardzo wyraźnie. A czwartym muzykiem, który dzisiaj z nami wystąpi, jest Maciek Dłużniewski, gitarzysta z Warszawy, który głównie być może znany jest miłośnikom sceny bluesowej, ale jest bardzo wszechstronnym instrumentalistą i odnalazł się w tej naszej przygodzie znakomicie, to znaczy okazało się, że po prostu czeka na niego miejsce wśród nas i jesteśmy tutaj. Tak. Tomek, czy jest jakiś konkretny powód, że nie używasz już teraz nazw zespołów? Nie nazwałeś tego tej grupy? To tak, to dla wielu osób wiem, że to jest pomysł może kontrowersyjny, ale z mojego punktu widzenia
To było jedyne rozwiązanie, jakie na tym etapie mogłem zastosować, ponieważ zarówno Brygada Kryzys, jak i Tilt, jak i oczywiście Fatalness, to są produkcje czy zespoły należące już do przeszłości. To znaczy nie będzie takich zespołów, co do tego nie ma wątpliwości i no, Brygady nie będzie dlatego, że się nasza współpraca z Robertem, znaczy po prostu no, najnormalniej w świecie kiedyś byliśmy na bardzo bliskich, równoległych torach, w tej chwili jesteśmy na torach, być może równoległych, ale dalszych od siebie to nie działa po prostu w tym momencie i już raczej nie zadziała. Tilt to też jest zespół, który miał różne oblicza, ale gdybym występował jako Tilt, to dla mnie samego dziwnie by wyglądała na przykład sytuacja, w której Tilt gra covery Brygady, tak? Nie wiem, albo Brygada gra covery Tiltu, albo coś. Wydaje mi się, że sytuacja, w której to jest Tomek Lipiński i Tomek Lipiński gra piosenki skomponowane przez i napisane przez Tomka Lipińskiego, w części wspólnie z innymi muzykami różnych zespołów, ale ja jestem autorem no tak naprawdę 90%, 99% tekstu i załóżmy większości muzyki. To jest dla mnie, to jest moja muzyka, którą robiłem z różnymi ludźmi. W tej chwili ją robię w tym składzie jako ja i to mi się wydaje bardzo naturalne i oczywiste. Twoja najnowsza płyta to Czego Pragniesz jest dopełnieniem wywiadu twojej książki, czy może nawet... Raczej to jest odwrotnie. Raczej w momencie, w którym już trwały przygotowania do nagrania tej płyty, zwrócił się mój kolega, który w międzyczasie tak zwanym stał się wydawcą książek i zapytał, czy nie chciałbym przy tej okazji wydać książki. Ponieważ było mało czasu, to nie sililiśmy się na jakąś autobiografię szeroką, tylko postanowiliśmy przeprowadzić to w formie takiego właśnie wywiadu rzeki, raczej traktującego o tym, skąd się wziąłem, niż co robiłem od momentu, kiedy zacząłem publicznie występować. Znaczy, bardzo dużo tam opowiadam o dzieciństwie, o swojej młodości, o Warszawie, jak ona wtedy wyglądała. Czyli trochę tak chciałem ukazać to tło, czy ten background, jak to się dzisiaj mówi, te korzenie, z których się wziąłem. I bardziej to było tak pomyślane. Bardzo chciałbym opisać całe swoje życie, ponieważ przygotowując tę książkę do druku, redagując jej ostatnią redakcję, po prostu zorientowałem się, że właściwie do każdego akapitu tej książki mógłbym opowiedzieć 10 kolejnych. To tak pączkuje trochę jak w hipertekście, że po prostu czytałem i wszędzie widziałem linki do kolejnych możliwych opowieści, więc bardzo mnie ta opcja kusi, ale chyba jest jeszcze za wcześnie. No, ciągle jestem aktywnym muzykiem, tak jak mówię, od prawie 40 lat na scenie, właściwie nieprzerwanie i także dzisiaj w Lesznie. Promocja książki, także promocja płyty, koncerty. Co jeszcze będzie się działo w najbliższej przyszłości? O, no to właściwie w tej chwili jesteśmy skoncentrowani na tym projekcie akustycznym najbardziej. To nie znaczy, że nie będziemy grać normalnych elektrycznych koncertów, ale ponieważ ten projekt akustyczny Unplugged 2016 Unplugged okazał się tak fajny dla nas samych i daje nam tyle satysfakcji, a też nie ukrywajmy, przy dzisiejszej dość trudnej sytuacji na rynku koncertowym łatwiej jest po prostu sprzedać tańszy koncert akustyczny, znaczy tańszy, mniej obciążony kosztowo, w sensie sprzętu i tak dalej, no, nawet personelu. Więc koncentrujemy się, krótko mówiąc, na projekcie akustycznym w tym roku. Chcemy zagrać sporo koncertów, a co dalej? No zobaczymy, no, nic nam nie przeszkodzi, to pewnie będziemy myśleć o kolejnej płycie i o jakichś tam kolejnych dziwactwach.
Koncert w Lesznie będzie powrotem do przeszłości, jak Państwo słyszeli, przypomnieniem starych, wszystkim dobrze znanych utworów Tiltu, Brygady Kryzys, ale też okazją do poznania nowej płyty Tomka Lipińskiego, To czego pragniesz. No i tym utworem zakończymy naszą rozmowę. A ja chciałem jeszcze raz bardzo podziękować Mokowi, Beacie Ichniewicz osobiście, dzięki której w ogóle tutaj jesteśmy, i Centrum Rekreacji i Rozrywki Akwawit, które też pomogło nam w tym, żebyśmy mogli się tutaj dzisiaj znaleźć, za co bardzo dziękujemy, z czego się bardzo cieszymy i zapraszamy na wieczór do Moku. A ja patrzę na plakat i nie mogę się nadziwić, skąd ja tutaj widziałem Tomasz, a nie Tomek. Jest Tomek przecież. Podświadomość. O 19 w Moku zapraszamy gorąco na koncert. Więcej jest do chcenia. Dzieje. Świat jest tylko krojeniem. Czego się boisz? To tylko twoje cienie. Tu niczego więcej nie ma.